Nowy rozkład jazdy, choć obowiązuje dopiero kilka dni, już budzi wiele emocji. Narzekają zwłaszcza starsi pasażerowie mający problem z dojazdem do podsuwalskich miejscowości i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rzecznik Urzędu Miasta Jarosław Filipowicz zapewnia jednak, że w rozkładzie naniesione zostaną konieczne poprawki. Dla większości sytuacja szczególna nie jest, dlatego że muszą się przesiadać z 19 na inne autobusy. Ja tak powiem Bogu dzięki, jest sprawny, nie? Ale porównując tych, którzy są, no niestety muszą, tak powiem, kuśtykać, to się przesiadki to nic szczególnego, prawda? To jest głupio zrobiony, jeżdżą te autobusy po miastach, po mieście, nie wiadomo gdzie te przystanki, gdzie co jest, nic nie można znaleźć. Przyjechałam do ubezpieczenia na utratę, tu musiałam wysiąść koło plazy, bo tu trzeba kawał drogi iść, mnie kolana boli, ja ledwo przyszłam stamtąd do Urzędu Miasta, na piechotę też. Żadnego autobusu, no ludzie, no jak tak można? A jeżdżę teraz często, bo mąż chory, ja muszę jeździć teraz autobusami. Zauważyłam właśnie, dzisiaj przeważnie, nie lepiej. Tak się wydaje, że lepiej, bo już 14 zatrzymuje się już przy Wernickiego. No, także mi się podoba. No, rozkład jazdy w tej chwili nie jest. Nie mamy ani w sobotę, ani w niedzielę, czym dojechać do Suwał. Spłocicza, tak? Spłocicza, ani do Tatarki. Także naprawdę prosilibyśmy o empatię. Teraz jest niekorzystny, ponieważ do szkoły jest mniej autobusów, ze szkoły też tutaj muszę przychodzić na przystanek, więc według mnie teraz jest o wiele gorzej niż było przedtem. A skąd dojeżdżasz? Z ulicy Płaskiego. To znaczy do tej pory nie było żadnych problemów, w tej chwili są problemy niestety, bo musiałam jechać taryfą, żeby przyjechać tutaj, gdzie załatwić sprawę. No teraz jest 10:04 powrót, no ale też gdyby nie szybkie załatwienie sprawy, to bym nie dojechała niestety. I znowu musiałaby pani brać taksówkę. No niestety tak. A skąd, prawda? Pani dojeżdża? No z północy. Aż z północy. Z Putry. I jest bezpośrednie połączenie tutaj z MOPS-em? No właśnie nie. A przedtem było? Tak, przedtem było bardzo złe połączenie, naprawdę fatalne. W tej chwili muszę powiedzieć, że nowy rozkład jazdy autobusów funkcjonuje od niecałego tygodnia. Zbieramy wszystkie opinie mieszkańców i tych zadowolonych, i tych niezadowolonych. I po przeanalizowaniu, jeżeli będzie oczywiście z tych analiz wyniknie, że należy dokonać zmian, na pewno one zostaną dokonane. Ten harmonogram przejazdów nie jest sztywny. Można go w jakiś sposób dokonywać jakiś korekt, tak żeby było jak najwygodniej naszym mieszkańcom. Można powiedzieć, że to niezadowolenie rozkłada się na całej mapie naszego miasta i jakby nie ma takich konkretnych niedogodności dla naszych mieszkańców. Dlatego mówię, jest to dosyć trudna materia i musimy się zastanowić, jak dokonać tych korekt, żeby też nie zmarnować tej pracy, która została do tej pory wykonana.